Rozdział czwarty. Jedno wesele i wystarczy. Estera wyglądała zjawiskowo. Taka katalogowa panna młoda, przecudna suknia, oczywiście tradycyjna beza, idealna fryzura, świetnie komponująca się ze zwiewnym jak mgiełka pięknie udrapowanym welonem. Doskonały makijaż. Tyle oprawa. Jej własne przymioty, natomiast uroda wzrost figura sprawiały, że doskonała była ona cała. Od stóp do głów, a szczęście, jakim emanowała, przydawało jej jakiegoś nieziemskiego blasku. Ciociu, szepnęła na mój widok, wyciągając przed siebie obie dłonie cudownie, że jesteś. Wzruszenie, jakie teraz odmalowało się na jej twarzy, wyraźnie przytłumiło jej głos. Nie wiem, czemu moja obecność była dla niej w tym dniu taka ważna, czemu ja byłam ważna Pięknie wyglądasz, ciociu uprzedziła mnie komplementem o, moja droga przy tobie gaśnie każdy blask, a już na pewno próżnymi stają wysiłki dojrzałej kobiety. Co ty mówisz, Ciociu? Estera spojrzała na mnie z powagą. Zawsze byłaś dla mnie wzorem piękna i elegancji, i do dziś taka jesteś. A chciałabym ci kogoś przedstawić, mogę? No pewnie. Podążyłam oczami za jej wzrokiem w dość liczny tłumek gości płaczących po salonie krakowskiego domu rodziców Estery. Armand pomachała ręką do kogoś w tym tłumku. Wszyscy teraz zwrócili na nas uwagę. Rzecz jasna na czele z jej rodzicami. O, witaj, Adelo Filipa, matka Estery, podeszła do mnie krokiem majestatycznym i podobnym gestem wyciągnęła dłoni w moją stronę. Nie spodziewałam się, że naprawdę przyjedziesz. Mamusiu, mówiłam ci przecież, że ciocia Ada będzie na moim ślubie rzuciła niecierpliwie Estera. A ja ci mówiłam, córeczko, że Adelaida nie jest żadną twoją ciocią, odparła wręcz przeciwnie, czyli bardzo cierpliwie Filipa. Adela poprawiłam ją i w tym momencie podszedł do nas mężczyzna nazwany przez Esterę Armandem. I był to moment bardzo dobry. O, właśnie, odetchnęła z ulgą Estera. Poznajcie się, to jest Armand, kuzyn twojej mamy. Nie darowałam sobie i weszłam jej w słowo. Znacie się? Ale jak? Armand dopiero co wrócił. Nie, nie znamy się. Przerwałam jej po raz drugi, domyśliłam się. Nie było to trudne. Po prostu w rodzinie Filipy przez dwa P wszyscy nosili równie durnowate imiona, włącznie z moim byłym mężem, bratem Estery, Eneaszem. A ja jestem Ada. Wyręczyłam zmieszaną nieco pannę młodą. Armand był śliczny. Bez przekąsu. W dosłownym znaczeniu. Śliczny, jak tylko może być śliczny mężczyzna po trzydziestce. Wysoki, smukły, wystrojony i ufryzowany i wystudiowany. Uśmiech, gest, ton głosu, a przede wszystkim forma wypowiedzi sprawiały wrażenie porządnie wytrenowanych przed lustrem. Esterka wspominała, że ma piękną ciocię, którą będę miał przyjemność dzisiaj poznać, jednak żadne z jej słów nie oddało pani rzeczywistego wyglądu. Armand pochylił się i pocałował mnie w rękę. Od tego momentu nie opuszczał mnie już ani na chwilę. Przyjechał pan młody, w towarzystwie dwóch druchen w czerwonych sukienkach. Był wysoki jak Estera, razem z obcasem, dość pulchny i mocno przejęty. Piękna para, prawda? spytał półgłosem Armand i westchnął. Nie odpowiedziałam, bo para nie była piękna, Estera była piękna. On wyglądał całkiem pospolicie, by nie rzec mm, nieciekawie, ale cóż, kryteria doboru w pary znane są wyłącznie osobom zainteresowanym i szczerze mówiąc, jakie by nie były, mają niewielkie znaczenie, bo cechy charakteru, na jakie się załapaliśmy, wkrótce okazują się fikcją. Cechy fizyczne zaś również szybko się dezaktualizują. Patrzyłam na tych młodych, wpatrzonych w siebie jak w siódme cuda świata bez emocji, ale z żywą ciekawością. Próbowałam sobie przypomnieć, co się czuje w takiej chwili. Jednak mój zdyscyplinowany umysł wyselekcjonował mi wspomnienia z tego dnia. Zostało tylko parę, że tak powiem, technicznych. Na przykład, że po wyjściu z kościoła zaplątała mi się w welon pszczoła, i że przebiegł nam drogę czarny kot, i że oddałam kościelnemu razem z kwiatami od gości swój ślubny bukiet na ołtarz, i że się wróciłam po niego wbrew zakazowi przesądnej babci, która uznała, że to nam przyniesie pecha. To tyle. W kościele było zimno, przydługo i z pompą. Pewnie, co łaska rodziców Estery było hojne, dla urozmaicenia sobie czasu, spoglądałam kątem oka na Armanda. Chyba to czuł, gdyż starał się mieć wyraz twarzy zawsze adekwatny do chwili, a to uduchowiony, to rozmodlony ekstatycznie, to znów zachwycony bądź wzruszony, z prawdziwymi łzami w podejrzanie błękitnych oczach. Czy pan jest jakimś artystą albo poetą? Wymsknęło mi się podczas kazania. Armand spojrzał na mnie całą głębią przepastnego błękitu i odparł? O, tak, jak najbardziej. Później okazało się, że był zawodowym kierowcą. Jeździł tirem po Europie i przewoził różne towary, co nie przeszkadzało mu rzecz jasna w byciu artystą i poetą, tak bywa. Podczas wesela Armand roztaczał przede mną najpiękniejsze, najbardziej liryczne, takie wręcz, powiedziałabym, barokowe przymioty duszy i ciała. Być może obiecał to Esterze, a może rzeczywiście wpadłam mu w oko. W każdym razie zaszczycał mnie swoim towarzystwem bardziej niż intensywnie. Od czasu do czasu napotykałam jej wzrok pytający, jak się bawisz? Odpowiadałam jej wzrokiem, och, szampańsko, czy coś w tym stylu. A tak naprawdę byłam zwyczajnie poirytowana, jak zawsze, gdy traciłam kontrolę nad tym, co się dzieje. Nie musiałoby tak być, gdyby nie ta cała Estera. Gdyby to nie było jej wesele, albo by mnie tu wcale nie było, albo już by mnie tu nie było. Albo sklełabym tego durnowatego Armanda na czym świat stoi i bawiła się po swojemu. Nienawidzę tak zwanego szantażu uczuciowego. To znaczy, gdy szantażują mnie moje uczucia. Jeszcze od czasu do czasu, niestety, zdarzało im się to w sytuacjach nieprzygotowania. Taką sytuacją była właśnie estera, która zjawiła się w moim życiu po latach, podczas gdy możliwość tego spotkania nie była nawet brana przeze mnie pod uwagę. Wiedziałam, że będę musiała coś z tym zrobić, i to również mnie irytowało, bo było trudne. Układanie sobie przeze mnie życia polegało co prawda na eliminowaniu, omijaniu i wypieraniu, ale. Wymanewrowanie z mojego życia Estery mogło być raczej niesympatyczne. Było jednak absolutnie konieczne. Tak sobie myślałam, podczas biesiadowania, podczas tańczenia i podczas udawania, że słucham kwietnych oracji Armanda. Myślałam i każdą głębszą myśl popijałam głębszym haustem pysznego czerwonego wina. Jak się czujesz, moja miła? Spytał Armand w okolicach świtu. Ujdzie odparłam. Być może, jeśli jesteś zmęczona, oczywiście odwiozę cię do hotelu. Drążył z coraz bardziej błękitnym błyskiem wokół. A błyskaj sobie dowoli, mruknęłam zaaferowana tymi jego błyskami. Tylko wiesz, tak? Armand pochylił się nade mną zdecydowanie za blisko. Sama się odwiozę. Wobec tego poinformuję kierowcę. Wstał i udał się w stronę stolika dwóch dyżurujących na imprezie kierowców. Jakby całkiem nic nie zrozumiał. Pożegnałam się z Esterą oraz jej świeżym nabytkiem i krokiem nie tyle chwiejnym, co hmm, dość nonszalanckim udałam się w stronę kierowcy osaczonego przez Armanda. A mogłaś być moją synową, stwierdziła wyniośle Filippa, która nagle znalazła się na mojej trasie. I byłam. Nie, gdybyś była, dotrwałabyś, jak ślubowałaś, w nieszczęściu i chorobie. W chorobie bym dotrwała. W nieszczęściu też. Odparłam, usiłując patrzeć jej w oczy. Eneasz nie żyje! Złapała mnie za ramię. Wiem. Oswobodziłam się z jej szponów i ruszyłam ku wyjściu. Pożałowałam zaraz, że może jednak powinnam była podjąć temat, by być może Filipa załatwiłaby wówczas mój najbardziej aktualny problem i zabroniła Esterze kontaktowania się ze mną. A tam nie ucieczę się. Mruknęłam pod nosem. Słucham? – spytał kierowca. – Przecież mogę jej nabluzgać przez telefon. – Objaśniłam. – No jasne, przez telefon się bluzga znacznie swobodniej. Zgodził się kierowca, a Armand nie wiadomo po co wsiadł z nami do samochodu. Na hotelowym podjeździe mój chcąc-nie chcąc opiekun wyskoczył z limuzyny gipki jak sarenka i bardzo ozdobnym gestem otworzył mi drzwi. E, – Nie musisz mnie odprowadzać? – zaproponowałam. – Kierowca ma z pewnością lepsze rzeczy do roboty niż czekanie na ciebie. Nie liczę na to, że będzie czekał, odrzekł radośnie. Spojrzałam na niego skonsternowana. Bo czy zamierzał wrócić na wesele później, inną taryfą, czy też nie zamierzał wracać wcale? Obie koncepcje były do chrzanu. Tak czy inaczej, dobranoc i dzięki za towarzystwo. Uśmiechnęłam się przy pomocy resztek panowania nad formą i treścią. A nie, to jeszcze nie teraz. Armand jedną ręką ujął mnie pod ramię, drugą otworzył drzwi, a następnie sprytną postawą reszty ciała spowodował, iż przez nie przeszłam. On za mną. Które piętro? zapytał. Bez słowa ruszyłam w stronę windy. Nie chciało mi się użerać z nim przy recepcjonistce. Postanowiłam załatwić sprawę kategorycznie i bez świadków przed drzwiami mojego pokoju. Niestety, Armand nie pozwolił się odprawić i jeszcze bardziej giętki niż dotychczas po prostu wmanewrował się jakoś do wewnątrz. Gdyby nie ta niezliczona ilość lampek pysznego czerwonego wina, uporałabym się z nim znacznie skuteczniej. Okej, okay, Armand, jeszcze raz ci dziękuję i żegnam zarazem. Wyciągnęłam do niego rękę póki co po przyjacielsku. Armand ucałował ją z namaszczeniem, po czym powiódł ustami dalej... Poprzez nadgarstek, łokieć, ramię, by namiętnym pocałunkiem zatrzymać się na mojej szyi. Zaskoczył mnie tym jak cholera. Domyślałam się, co prawda, na co się zanosi. Spodziewałam się jednak jakiegoś wstępnego tokowania, długiego i ozdobnego. Jedyne, na co było mnie więc teraz stać, to gwałtowny uskok w tył. Hej, co jest, słonko? Zaniepokoił się Armand. Nic. Widocznie nie wyraziłam się zbyt konkretnie, ale już to czynię. Otóż zamierzam się tu i teraz z tobą pożegnać, a po twoim wyjściu wziąć prysznic i zasnąć, jak kamień. Jutro przed południem wracam do domu i do tego czasu chcę odparować promile. A ja, szepnął aksamitnie, mam plany bardzo podobne. Otóż zamierzam tu i teraz wziąć z tobą prysznic i jutro przed południem wrócić do domu. Idź już. Wyraziłam się znacznie bardziej wprost. Estera mi mówiła, że jesteś kobietą samotną od wielu lat. Ja wiem, że taka samotność czyni duże spustoszenie w hierarchii potrzeb, ale ja pomogę ci się odnaleźć na nowo, jako kobiecie. Jesteś taka piękna, taka subtelna, pociągająca. Pewnie w to już nie wierzysz, ale zapewniam cię, że. A ja cię zapewniam, przerwałam mu, że wcale nie jestem subtelna. Jestem sama z własnego wyboru i nie zamierzam tego zmieniać. A zatem żegnam? O nie, moja miła. Zainwestowałem w ciebie emocjonalnie i materialnie. Nie odejdę teraz z pustką w duszy i raną w sercu. Armand złapał mnie w ramiona i usiłował przyssać się do moich ust, a ponieważ stawiałam opór do czegokolwiek innego w obrębie twarzy i szyi. Jeżeli wolisz odejść z raną na innym organie, proszę cię bardzo. Wysapałam i przywaliłam mu z łokcia w żołądek. Armand zastygł w osłupieniu. Wykorzystałam moment i wypchnęłam go za drzwi. Na szczęście, włażąc tu ze mną, nie zamknął ich całkiem. Jak to nie chcesz kochać się ze mną? Najwyraźniej dopiero teraz zaczęła docierać do niego ta niepojęta prawda Masz, facet, jakiś problem? Spokoju z przeciwka wyłonił się wysoki, solidnie zbudowany mężczyzna i podszedł wolno do Armanda. Proszę się nie wtrącać, zaprotestował Armand. A pani jak uważa? zapytał facet. Jeśli o mnie chodzi, proszę się wtrącić, oznajmiłam i zatrzasnęłam drzwi. Chrzanić promile! Warknęłam pod nosem i sięgnęłam do hotelowych zapasów. Winka nie było. Był winiak. Zrzuciłam z nóg strasznie niemiłosierne szpilki. Umościłam się w fotelu i oddałam nogom należyty hołd, układając je na niewielkiej, stylowej ławie. Na serwecie po obu stronach wazonu z kwiatami. Dysonans smaków pomiędzy winem i winiakiem spowodował chwilowy szok, objawiający się krótkim i gwałtownym kaszlem. Upiłam kilka łyków i w ten czas rozległo się pukanie do drzwi. Niewielka praktyka w spożywaniu tego typu napojów albo miszung, jaki sobie właśnie zafundowałam, błyskawicznie sprawił, iż rzeczywistość stała się jakby hmm, o wiele mniej realna. Prawa fizyki i przyrody natomiast znacznie bardziej restrykcyjne. Wstałam z fotela w przekonaniu, że moje nogi uczynią to samo, te jednak jakby nigdy nic, nadal zostały na ławie. – Sio! – krzyknęłam, nie mogąc tymczasem zrobić nic innego. Byłam przekonana, że to Armand wrócił. Nie pamiętałam jednak, czy aby na pewno zamknęłam drzwi na klucz. Pukanie rozległo się znowu. Z pewnym trudem skłoniłam moje nogi do współpracy z resztą ciała, wstałam i ruszyłam ku drzwiom. Gdy byłam już całkiem blisko, te zaczęły się powoli uchylać. Nie mogąc temu zapobiec, a raczej dosięgnąć klamki, gdyż uniemożliwił mi to kąt odchylenia mojego ciała, zgasiłam światło. Wówczas przekonana byłam, że to świetny pomysł, równie skuteczny w zatrzymaniu napastnika co zamknięcie drzwi na klucz. Niestety, fakty były zgoła inne. Ktoś, kto mimo zgaszonego światła wlazł do mojego pokoju, spowodował tak gwałtowny podmuch powietrza, że rymnęłam na podłogę, na gruby, miękki dywan na szczęście. Chciałam coś powiedzieć, ale nie umiałam znaleźć właściwych słów, nawet tych no, najbardziej elementarnych. Intrus podniósł mnie z podłogi, wywinął mną za maszyści, jakby zamierzając posadzić w fotelu. Potem wywinął mną raz jeszcze i rzucił na łóżko. Świnio, powiedziałam gwoli komentarza, jako że łóżko kojarzyło mi się tylko z jednym rodzajem przemocy. Świnio do wybawcy, spytał intrus i nie był to głos Armanda. Sorry, odparłam, myślałam, że to ty że mnie będziesz gwałcił. Rozumując pani tokiem, powiem tak. Nie to nie ja i nie będę gwałcił. Tak powiedział intrus. I jak to intrus, zamiast wyjść, usiadł w fotelu i zapalił lampkę. Dawała nikłe, seledynowe światło. A to dobre, to idź już teraz, ale zamknij mi drzwi na klucz. Od zewnątrz? spytał intrus. No jak? spytałam zgorszona. Od wewnątrz oczywiście. Wobec tego jedno wyklucza drugie. Zaśmiał się intruz. Uniosłam głowę i spróbowałam dostrzec, z kim rozmawiam. Mężczyzna był wysoki i barczysty. Jego twarz, oświetlona mizernym światłem nocnej lampki, była. Była, o mój Boże! Naprzeciw mnie siedział najprawdziwszy potwór, diabeł lub upiór! Jego twarz była tak przerażająco ohydna, tak straszliwa, że na moment zaparło mi dech. Jednocześnie docierała do mnie mglista ewentualność, że jest to tylko pijacki omam. Kurde, idź mi stąd! zażądałam, zacisnąwszy powieki. Piana jestem mało mi znanym rodzajem alkoholu, dlatego mam dziwne objawy. Ukradkiem rzuciłam okiem w jego stronę, ale on nadal był i w dalszym ciągu taki straszny. Wyjdź, proszę pana załkałam. Skoro nie mogę zamknąć drzwi od zewnątrz, nie jestem w stanie zagwarantować, że ten, co miał panią gwałcić, już nie wróci, zostanę i popilnuję. Proszę odpoczywać spokojnie. Ach, urat. Nie, nie ma bezinteresownych diabłów. Tak samo jak facetów, bo to raczej jedna cholera. Dodałam, czując wbrew sobie, coraz większą senność. A jacy są? – spytał diabeł. To znaczy faceci? Głównie wredni. Jeśli nie widać od razu, że są wredni, to znaczy, że są... Podstępni? Jeśli nie są ani tacy, ani tacy, to znaczy, że są. Mam lasy oraz dupki i nie mogą być ani wredni, ani podstępni, mimo iż by chcieli. O! Zdziwił się. A ci męscy, rycerscy, ci opiekuńczy i czuli? Ci męscy to mięśniaki, bez zwojów na mózgu, a ich męskość polega wyłącznie na nieustannej gotowości nakładzenia komuś poryju. Czasem pretekstem drojobicia bywa kobieta a to się kojarzy z rycerskością, właśnie. Ci opiekuńczy i czuli to nigdy nie, nie jak ci podstępni. Odpowiadałam coraz wolniej, z zamkniętymi oczami bardzo, ale to bardzo potrzebując zasnąć. Diabeł jednak drążył. Byłam zła, bo nie dość, że nie dawał mi spać to jeszcze wyciągał ze mnie co chciał, wbrew mojej woli jak to diabeł Czyli nie ma na świecie porządnych facetów? To rzeczywiste. Udowodnione naukowo. O, a według jakiego naukowca, jeśli można spytać? Mnie? A no tak. A kobiety jakie są? Takie same, tylko że chłopca to strona nacierająca, a baba to strona nacierana. Ale mechanizmy są identyczne. Czyli? Czyli żyli. Irytowałam się już teraz niemal szeptem czyli, że wszystko to jedna, durna. Gra pozorów, jedna wielka ściema, i tyle. Cicho bądź już. Dobrze, ale jeszcze tylko jedno. A miłość? Nie ma takiego numeru. No to jak? Czyli, że wszyscy Twoim zdaniem się mylą. Cała ludzka populacja od pokoleń poeci, malarze, kompozytorzy, pisarze, nauka. Bzdura. Żadna nauka żadnej miłości nigdy nie widziała. O, tak samo jak duszy. Dlatego figa z makiem. Próżny twój trud, ale pęd do podtrzymywania gatunku, owszem, da się namacać. Cyniczna jesteś. Nie, nie, już ci mówiłam, życie mi tego dowiodło empirycznie i nie będę ci tu zaszczycać zasz, zasz, wynikami moich wieloletnich badań i odkryć. Śpię. Okej, okay. a miłość fizyczna? Te wszystkie uniesienia, o tyle jak wy to nazywacie, to spełnienie, zespolenie, jeśli nie dusz, to choćby ciał? Prychnęłam zła do granic moich aktualnych możliwości i otworzyłam oczy, czując, że trzeźwieje. Masz na myśli te kilka sekund szczytowania? A czy to nie głupie samo w sobie? No pomyśl. Tyle starania, czasem długie miesiące lub nawet lata zabiegów kosztownych, rzecz jasna, bo im lepsze opakowanie bryka, tym skuteczniejsze toki. Po co? Żeby zdobyć ją lub jego. A po co? Odpowiedział sobie ktoś kiedyś na to pytanie? Ba, zadał je sobie ktoś w ogóle? Nie, bo gdyby sobie zadał i odpowiedział, życie byłoby prostsze. No więc. Przecież mówię po to właśnie, żeby przeżyć raptem te idiotyczne kilka sekund. To chore. A można przecież pozbyć się tego typu chudzi i cały ambaraz z głowy. A jak się poczuje potrzebę rozmnożenia, stawia się jasno sprawę i uczciwie. Słuchaj no facet, chcę mieć potomka, może ty też akurat chcesz, więc sobie owszem zróbmy, ha? Wysiłki i koszty manipulacyjne po połowie, bachor wspólny, nazwisko twoje. Jej uczucia, a jego macierzyńskie zostają zaspokojone. Jego jego ojcowskie też. A jeśli będzie syn, nazwą go samiec, junior i tatuś znajduje się w siódmym niebie, Nieprostsze. I ty się ich pozbyłaś, tak? Czego? Idź już wreszcie. Tych chuci. Ty Jasne. To, to przerażające, bo wiesz co? Ty jesteś. Nie, no to prawie niemożliwe, ale ty. Ty jesteś jeszcze gorsza ode mnie. Gorsza niż sam diabeł? Znaczy się? Guzik. Przeciwnie. Jestem po prostu otwarta, szczera i uczciwa. A, a inni ludzie muszą sobie wszystko komplikować. Taka już ich natura. Nie nawet nie natura, bo to nie jest wrodzone, tylko nabyte. Żegnam! Już nie chciało mi się spać. Nic mi się nie chciało, jednak odwróciłam się na bok, tyłem do intruza i leżąc tak i udając, że śpię w końcu, Rozdział 5. Lucyfer, Katz i koneser żółtego koguta. Na całe szczęście w pociągu nie było tłoku. Może pora taka, a może najzwyczajniej po prostu mi się udało. Już w pierwszym podejściu trafiłam na prawie cały wolny przedział, nie licząc jednej jedynej babiny. Sprawdziłam nawet, czy to nie jakoś tam gruby minić, miszyte, bo na przykład babina śmierdzi, albo przewozi coś paskudnego, bądź też w inny sposób odstrasza współpasażerów, ale nie. Wszystko było ok. Usiadłam więc sobie przy oknie, racząc się obficie mineralną bez gazu. Pewnie jeszcze dotąd odsypiałabym wesele estery w hotelu, gdyby nie zadzwoniła ona sama, pytając, czy u mnie wszystko w porządku. Bo Armand wspominał, że przyczepił się do ciebie, ciociu, jakiś intrus wyznała z niepokojem. A, tak odparłam jeszcze niecałkiem dzisiejsza owszem, przyczepił się Armand, ale intrus go przegonił. Więc teraz sobie śpię. Estera przeprosiła i rozłączyła się. Ja zaś chcąc nie chcąc, zaczęłam uświadamiać sobie powoli ostatnie zajścia wczorajszego dnia, czy też dzisiejszego ranka. Fakty zastane były następujące. Obudziłam się w łóżku, szczelnie okryta narzutą. Upewniłam się, czy aby w ubraniu, ale jak najbardziej w kompletnej, weselnej kreacji, prawie bo bez butów. Fotel był pusty. Wylazłam z łóżka i przyjrzałam mu się z bliska. Nie nosił śladów czyjejkolwiek obecności. No może poza zapachem, i nie był to zapach Armanda, więc mi się nie ubzdurało. Zwłaszcza, iż węch miałam lepszy niż jakikolwiek zmysł. Fotel wyraźnie woniał facetem. Nie, 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 nie siarką, ale facetem, właśnie. Zresztą na trzeźwo przestałam się upierać przy wizycie istot piekielnych. Widać alkohol plus gra świateł wykreowały w moim mózgu w paskudny widok. Szkód żadnych na mojej osobie ani mieniu hotelowym nie było. Wobec powyższego postanowiłam jak najszybciej dojść do siebie no i wrócić do domu. Szybka kąpiel, pobieżna toaleta, mocna kawa na dole w bufecie i byłam gotowa. Trochę mnie jeszcze czaszka uwierała w zawartość ale uznałam, że nigdzie się tak nie zregeneruje, jak u siebie w moim starym, wiernym fotelu. Korzystając z przymusowej bezczynności ruchowej oraz myślowej, Zastanawiałam się, kim był ów intrus, który przegonił Armanda i dlaczego to zrobił. Facet bowiem nie zrekompensował sobie swojej fatygi. Niczego nie ukradł, nie zgwałcił mnie, nie wyciął mi nawet jednej głupiej nerki celem sprzedania jej na bazarze, czy gdzie tam się nerki sprzedaje, a ponieważ nie ma na świecie bezinteresownych mężczyzn, doszłam do wniosku, że obronił mnie służbowo. To znaczy, że musiał być ochroniarzem w hotelu. Uspokojona tym wyjaśnieniem, Powoli wracałam do swojego normalnego stanu. Stan normalny to stan optymalnej równowagi wewnętrznej i psychofizycznej harmonii. Gdybym miała komuś krótko i zrozumiale wyjaśnić o co w tym chodzi, y, powiedziałabym tak: oto stan niezachwianego i bezwarunkowo dobrego samopoczucia, czyli takiego, na które nie mają wpływu okoliczności zewnętrzne. Wspomniałam o tym, bo kiedy już wreszcie rozsiadłam się w swoim własnym domu w ulubionym fotelu z kubkiem ulubionej zielonej herbaty z żurawiną, mój organizm natychmiast zasypał mnie szeregiem rozmaitych pretensji, zmęczeniem, bólem w stawach, dreszczami oraz mdłościami. Wyglądało mi na to, że ma zamiar się rozchorować. Ta perspektywa nie oznaczała jednak utraty równowagi duchowej, przeciwnie. Być może komuś wyda się to dziwaczne, ale hmm. lubiłam się Opiekować sobą w chorobie. Snułam się wówczas po mieszkaniu, parzyłam sobie ziółka, brałam aromatyczne kąpiele, wylegiwałam się w łóżku bądź przesiadywałam w fotelu. Jednym słowem ceniłam i szanowałam swoje zdrowie. Napisałam więc SMSA do Olgi, że wybieram się na zajutrz do lekarza, i że najprawdopodobniej dostanę zwolnienie do końca tygodnia, po czym wyłączyłam telefon. Lubiłam swoje własne towarzystwo. Szczerze mówiąc, swoje towarzystwo lubiłam zawsze najbardziej spośród jakichkolwiek innych towarzystw. Było mi więc całkiem fajnie. Całkiem fajnie, cicho, ciepło, bezpiecznie i nic nie wytrąci mnie z równowagi. Rzuciłam w stronę drzwi, bo właśnie, cholera jasna, rozległ się dzwonek. Trzy spokojne, głębokie oddechy, rozluźnienie mięśni, przelotna myśl o klującej zieleni za uchylonym oknem. Zachłyśnięcie się zapachem wczesnowiosennego powietrza i, mogłam powtórzyć tym razem całkiem zgodnie z prawdą, nic nie wytrąci mnie z równowagi. Za drzwiami stała Olga. Jakaś taka powychrzywiana. Dzień dobry. Bąknęła niepewnie. Wiem, że nie lubisz niezapowiedzianych wizyt, ale pomyślałam sobie, że skoro jesteś chora, to pewnie czegoś potrzebujesz i nie masz nikogo, by cię wsparł w tej chorobie. Co to, grypa? Nie. Odparłam patrząc jej przy tym w oczy. Lubiłam zmuszać ją do spuszczania wzroku. No to może soki ci zostawię chociaż. Olga wyprostowała się na chwilę, unosząc w górę siatkę pełną owocowych soczków dla niemowląt. Wejdź, powiedziałam cokolwiek niechętnie. A tak naprawdę co cię do mnie sprowadza? Olga przystanęła w półkroku. No, napisałaś mi, że jesteś chora. Mówiłam ci, już przyszłam zobaczyć, czy czegoś nie potrzebujesz. A wiesz, że jakoś nie. Ale z soków skorzystam, skoro już są. Co tam w galerii? Nic takiego w porządku. Wyobraź sobie, że sprzedałam tego wielkiego ceramicznego koguta. To żółte paskudztwo, na które nie połakomił się nikt przez tyle lat. Sprzedałaś? Któż go nabył? Olga wreszcie weszła porządnie do wewnątrz i przysiadła na krześle. No cóż. Taki news wymagał odpowiedzenia na siedząco. Taki jeden, dziwny trochę, miałam wrażenie, że podpytywał o Ciebie. Podpytywał czy miałaś wrażenie? Zarządzałam uściślenia. Nie wiem właśnie. Pytał, czy dziś jestem sama i czy coś się nie stało. Zrozumiałam, że tobie, skoro Cię nie ma. I powiedziałam, że owszem, jestem sama i że wszystko jak najbardziej w porządku. A on? Kazał sobie pokazać koguta. I co, Boże Olga, mów, że jakoś po to czyściej, no? No, pooglądał go sobie. Później zaczął się śmiać, powiedział coś takiego: No, kolego, myślę, że tobie też się w końcu coś od życia należy i go kupił. No. Nie targował się wcale, choć, jak się domyślasz, cenę na początek nieco zawyżyłam. Ale numer. Gdybym była sentymentalna, pewnie by mi go nawet trochę brakowało. Taki szmat czasu stał na gablocie, że mi się już wpisał na stałe w krajobraz. Chciałabym wiedzieć, co to za oryginał ten nabywca. No, ja też. Ale może powiedz, jak było na weselu? Poderwałaś sobie kogoś? Wiesz przecież, że ja nikogo nie podrywam. Skrzywiłam się z niesmakiem. Co najwyżej pozwalam się adorować, jeśli jest komu. A nie było? Zupełnie. Przecież miałaś mieć parę. Nie sprostała twoim wymaganiom ta para czy jak? Olga wyraźnie ze mną igrała. Jako moja wieloletnia koleżanka z pracy wiedziała doskonale, że w kwestiach damsko-męskich — Cholernie irytuje mnie pewnego rodzaju terminologia, jak na przykład poderwać czy polecieć na kogoś, a już szczególnie, gdy używano jej w kontekście mojej osoby. No cóż, pewnie myślała, że jak wybuchnę, to w ten czas więcej jej powiem. — Poleciała, wyobraź sobie — odparłam wyniośle. — I zrobiła to w taki sposób, że jak przypuszczam, do dziś leczy rany. — O rany — powtórzyła chyba bezwiednie Olga. I tyle. A potem do pokoju, w którym spałam, przyszedł sam lucyfer. I wyznał, że się mnie boi, ponieważ wiele na to wskazuje, że jestem po tysiąckroć gorsza od niego. Dodałam dla hecy i w pewnym sensie zgodnie z prawdą. Olga spojrzała na mnie i na wszelki wypadek splunęła za siebie. Więc chyba nie dziwisz się, mnie, że są chwile, w których i ja się ciebie boję? Hm? Skomentowała ponuro. A tak naprawdę, co to niby miało być ten rzekomy lucyfer? No diabeł. No może nie Lucyfer, ale szatańskie nasienie z pewnością. Żartujesz, prawda? Nie. Myślę, że dla wrażliwej i zabobonnej Olgi była to wieść przekraczająca jej poczucie humoru. Przyśnił ci się, czy tak? Nie. Ada, zlituj się. Jęknęła ze zgrozą. No dobra, no więc zmieńmy temat. Co proponujesz? Opowiedz jak było, no bo przecież nic nie powiedziałaś. Opowiedziałam jej więc o parze młodej, o ceremonii ślubnej, gościach jedzeniu tańcach, trąciłam nawet o moją byłą teściową. Zrobiłam to bardzo solidnie, jak mi się wydawało, podług wszelkich plotkarskich kanonów. Olga jednak nie była zadowolona, bo co jakiś czas potrząsała krytycznie głową. Boże mój, Ada, jaka ty jesteś złośliwa! Zimna i cyniczna, twierdziła na koniec. Ja zdziwiłam się, przecież opowiedziałam ci o wszystkim uczciwie. Nie, nieuczciwie, bo z tymi swoimi paskudnymi komentarzami to nie są żadne paskudne komentarze, tylko całkiem obiektywne dywagacje odparowałam. Ale wiesz co? Dobrze, że przyszłaś. wzburzyłaś mi na tyle krew, że cały kac mi minął. No cóż, cieszę się niezmiernie rzekła bez oznak szczególnej radości. Widocznie coś zamierzało dziś przetestować temperaturę mojej zimnej krwi. I zaraz po wyjściu Olgi zaterkotał telefon. Stacjonarny. Nie zamierzałam odbierać, ale wówczas naprzemiennie zaczęła odzywać się moja komórka i tu i tam wyświetlał się numer nieznany. Przeszło mi na moment przez myśl, że to w Grześku odrodziło się uczucie i w obawie, że nie zechce z nim gadać, podszywa się pod wyżej wspomniane inkognito. W pierwszym, a raczej w drugim odruchu zamierzałam powyłączać to brzęczące tałatajstwo i w ten sposób dać do zrozumienia intruzowi, że choćby nie wiem, czym jeszcze zamierzał dzwonić, to ja panuję nad sytuacją. Zwyciężyła jednak zwykła ciekawość. Tak słucham, odezwałam się w końcu w słuchawkę stacjonarnego, i zarazem dziękuję, ale nie skorzystam. E, z czego? spytał po chwili dość zaskoczony męski głos. Z prezentacji garnków elektrycznych, kołder samoleczących, ubezpieczenia na życie, zmiany operatora telefonicznego i z wszystkiego innego, co zamierza mi pan zaoferować. No tak. Domyślam się, że pani to wszystko posiada, a z wszelakich usługodawców jest pani bezkrytycznie zadowolona. Westchnął zawiedziony. Nie, nie posiadam i nie zamierzam posiadać. Odparłam nie wiadomo po co. Oj, to szkoda, bo na przykład taka... Samolecząca kołdra elektryczna. Dość tego, przerwałam kategorycznie. Niczego takiego nie chcę. Do widzenia! Ale chwileczkę zaprotestował głos. Przecież ja pani niczego nie proponowałem. No to o co chodzi? I, i kto mówi w ogóle? Komenda dzielnicowa. Przepraszam, że się nie przedstawiłem, ale nie dopuściła mnie pani do słowa. Aha, a czego więc komenda sobie życzy? Niczego to znaczy. zreflektował się głos. Chciałbym wiedzieć, czy u pani wszystko w porządku? Chciałabym. Oj, coś jest nie tak? Żachtął się głos. Nie, tylko komendator rodzaj żeński. Więc powinien pan powiedzieć: Chciałabym. E, chciałabym. Tfu. Bardzo panią proszę o powagę. To sprawa bardzo poważna. I chciałbym wiedzieć, czy wszystko u pani jest, jak należy. Wobec tego, mm, pan jest komisariat. Nie wiem, czym się to różni formalnie, ale na pewno płcią. Kontynuowałam uparcie, w przekonaniu, że oto zadzwonił do mnie król Czesław z nowymi rewelacjami w kwestii włamania do galerii. No tak. Sądząc z pani wypowiedzi, wnioskuję, że wszystko w normie. Pan wnioskuje? Zdziwiłam się, gdyż to słowo jakoś nie leżało mi w stylu króla Czesława. Tak, ja wnioskuję odparł nadzwyczaj spokojnie głos. Aha, ja komenda czy ja komisariat? Ja brzoza. Wygłupił się głos. Ale miło mi panią słyszeć w dobrej formie. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Dodał, po czym się rozłączył. No i już teraz kompletnie nie wiedziałam, co o tym myśleć. Czy rzeczywiście dzwonił ktoś z policji, sprawdzając nie wiadomo czemu, czy żyje, czy przeciwnie? Czepiał się mnie jakiś zbir, badając teren i możliwość kolejnego włamania? Zamiast się wygłupiać, powinnam była bardziej nalegać na przedstawienie się rozmówcy. Zganiłam się w duchu, zwłaszcza iż Olga wspominała, że ktoś już o mnie wypytywał w galerii. Przebiegł mi po plecach niemiły. Rozdział 6. Pierwsza rysa na fasadzie świętego spokoju. To wtedy mniej więcej moje uspokojone, uporządkowane i przewidywalne życie zaczęło zmierzać w jakimś niepokojącym kierunku. Przede wszystkim zaczęło się pojawiać w nim coraz więcej ludzi. Takich, których dotąd nie znałam nawet z widzenia, ale też różnych upiorów przeszłości. Od lat moje ludzkie otoczenie stanowiło krytyczne, ale i pożądane minimum. Była w nim Olga i, właściwie na stałe, to była tylko Olga, cała reszta to goście, bądź przechodnie. Goście się pojawiali, pobyli trochę i odchodzili. Przechodnie to osoby, z którymi widywałam się sporadycznie ze względu na określoną sytuację. Na przykład lekarze, urzędnicy, listonosz, sąsiedzi, klienci galerii. No te osoby nie wnosiły niczego w moje życie, po prostu robiły swoje i szły dalej. Zresztą sama się starałam, aby niczego po sobie nie zostawiały. Zero zobowiązań, zażyłości, zaangażowanych rozmów. Niczego też od nikogo nie brałam za darmo i Niczego nikomu darmo nie dawałam. Gościem był natomiast w moim życiu na przykład Grzegorz. On i inni, którzy byli przed nim. Ich dotyczyła podobna reguła, nic za nic. Zawsze też wolałam randkę u faceta niż u siebie, a to z tej prostej przyczyny, że wówczas mogłam się w każdej chwili od niego uwolnić, zwyczajnie wychodząc z mieszkania. Nawet w środku nocy, gdy mi się odwidziało. Byłam bowiem zwolenniczką rozwiązań prostych, szybkich i skutecznych. A takie były możliwe jedynie wtedy, gdy poza wspólnie spędzonymi chwilami miałam z facetem niewiele więcej wspólnego. I jak w przypadku Grzegorza, każdy przejaw ekspansji ze strony faceta był jednocześnie końcem takiego związku. Nie, nie, nie związku, raczej układu, bo tu już sama nazwa przeczy jego istocie. Tak więc, co najmniej od kilku lat, a konkretnie od rozstania z żywym jeszcze małżonkiem, Moje życie toczyło się spokojnie, jednostajnie, prosto i płasko. Od biedy można by ten stan uznać za coś w rodzaju stanu szczęśliwości i mogło tak być nadal. Ze szczęściem jednak, moim zdaniem, to coś w rodzaju UFO. Są ludzie, którzy w nie wierzą bezkrytycznie i są tacy, którzy ich wyśmiewają. Niektórzy twierdzą, że widzieli je na własne oczy, a nawet mieli z nimi bliski kontakt pierwszego stopnia. Przez chwilę rzecz jasna. Sceptycy zaś tłumaczą to złudzeniem lub szaleństwem, a tak naprawdę nikt nigdy nie był w stanie owego zjawiska zbadać, zdefiniować ani wejść z nim w układ. I jeśli znajdzie się ktoś, kto twierdzi, że mu się to udało, najzwyczajniej w świecie miał omamy. Skąd to wiedziałam? Z doświadczenia. Człowiek od chwili urodzenia dorasta, kształtuje się i dojrzewa, przy czym e, to ostatnie jest procesem cyklicznym, powtarzalnym. Każdy cykl dojrzewania uwieńczony jest przekonaniem o osiągnięciu takiego stopnia mądrości, roztropności i doświadczenia, które pozwoli nam zapanować nad własnym losem. Pierwsze tego typu olśnienie dopada nas w okolicach pełnoletności. Wszystkich, bez wyjątku. A później, no to już różnie, w zależności od predyspozycji. Życie jednak nie cierpi, kiedy jajo zaczyna się robić mądrzejsze od kury, ho. albo w zależności od światopoglądu, gdy człowiek myśli, że stał się równie doskonały jak pan nasz i stwórca. I każdorazowo po takim zachuśnięciu się własną wspaniałością zsyła coś takiego, co to błogie przekonanie całkowicie burzy. Tylko że różne jest natężenie owych życiowych nauk. U jednych są to zaledwie subtelne napomnienia, u innych regulaminowo przewidziane nagany, czyli kara w miarę adekwatna do winy. U innych znów ordynarny strzał z buta w mordę bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia. I tak, o ile w pierwszym przypadku należy nieznacznie skręcić z obranej drogi, w drugim wystarczy zaprzestać uprawiania jakiejś tam grzesznej działalności. W trzecim natomiast dochodzi do totalnej życiowej demolki i następuje konieczność budowania wszystkiego na nowo. O ile uda się wyleźć spod gruzów Wówczas człowiek stara się układać swoje cegiełki staranniej niż poprzednio, z większym wyczuleniem na wszelkie przechyły i krzywizny, najchętniej jakąś inną, bardziej zmyślną metodą. Ja należałam zdecydowanie do tej trzeciej kategorii. Do tej pory osiągnęłam trzy etapy dojrzałości: ten do osiemnastki, jak wszyscy, później okres małżeństwa, następnie czas całkowicie wolny od uczuciowego i emocjonalnego uwikłania. Wówczas to doszłam do wniosku, że szczęście niekoniecznie musi opierać się na pożyciu w parze, raczej wręcz przeciwnie. Ale tak to już niestety nasz ludzki gatunek jest skonstruowany, że leci do tego ognia jak ćma. i tak jak ona spala się w nim, nie umiejąc zrozumieć czemu i co się właściwie stało, jakim cudem to jasne, ciepłe i kuszące swoim pięknem zjawisko z bliska okazuje się być zabójczym żywiołem. Tak jest taki moment, że wydaje się ono ósmym cudem świata, ale raptem na kilka chwil, tuż przed spopieleniem. Moja teoria na ten temat była jedynie słuszna i niepodważalna, bowiem zbudowana na własnych doświadczeniach oraz na obserwacji świata przyrody. Każde zwierzę, najmarniejsze nawet, bo i płas, i owat, i każdy najpodlejszy organizm żywy, rozumowałam, ma coś takiego jak instynkt, dzięki któremu wyczulony na zagrożenia omija je szerokim łukiem. I trwa. Je trawi, wydala, śpi, trwa. Instynkt i popęd, dwa podstawowe mechanizmy w świecie. Człowiek tak nie ma. I to jest ta jego kara za grzech pierworodny, że myśli i czuje. Dostał w pakiecie do tobołka, gdy go pan wypędził z raju, całą paletę uczuć, odczuć, wrażeń i innego badziewia, skoro tak, no to musi cierpieć. I pan się nawet nie musi jakoś szczególnie starać, żeby mu jakoś systematycznie i wymyślnie dopiekać, bo człowiek robi to sobie sam. Dowcipne to i cwane posunięcie było z jego strony. Całkiem jakby dać małemu Jasiowi do zabawy żyletkę, piłę i kabel pod prądem. A masz, Jasiu, proszę cię bardzo, chciałeś masz, bo Jasiu, a raczej nasz praojciec Adam, zwiedziony przez pramatkę Ewę, chciał. Chciał owocu z drzewa wiedzy dobrej i złej. Chciał dobrej tylko przypuszczalnie, ale jedno z drugim stanowi całość, jak rajski, jabłko z rajskim ogryskiem. Wszystko albo nic. A mógł żyć w tymże raju: jeść, trawić, wydalać i spać. Oj, jak żeby wtedy było pięknie! Przez niemal jedną trzecią mojego życia wszelkimi sposobami dążyłam do tego, aby zredukować swoje potrzeby do tych właśnie, elementarnych. I prawie mi się udało. Prawie, bo człowiekowi na ziemi nie dany jest raj. Tak więc, gdy już prawie udało mi się zakopać w kokonie spokoju, samowystarczalności i samozadowolenia, przypełzł do mnie cichutko i podstępnie wąż. Szatan, a może raczej Lucyfer w ciele węża. Wydawało mi się, ba, przekonana byłam, że jestem czujna, sprytna i przewidująca. Ale mój instynkt samozachowawczy mnie nie ostrzegł. Nie uchronił, bo my, ludzie tak naprawdę nie mamy żadnego instynktu. Stłumiliśmy go już dawno, zabiliśmy, zamieniliśmy go na myślenie i na czucie. Bo właśnie byłam zbyt pewna siebie, bo jajo zamierzało stać się mądrzejsze od kury, a wówczas, jak już wspomniałam, los potrafi nas skarcić niezwłocznie. W taki sposób, abyśmy natychmiast i w całej rozciągłości odczuli, ile warte są nasze życiowe mądrości. Mimo najszczerszych chęci zafundowania sobie kilku wolnych dni, zaraz na zajutrz wróciłam do pracy. Coś mi ewidentnie kazało, coś wahałam się przez chwilę, czy to, aby dobre określenie, skoro dawno już wszystkie przeczucia, przebłyski intuicji i inne nadprzyrodzone ble, 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 zastąpiłam chłodną kalkulacją zdrowego rozsądku. No i właściwie tak powinnam była to ująć. Następnego dnia, po wizycie Olgi, rozsądek nakazał mi stawić się w galerii. Zdrowy rozsądek, można by powiedzieć, bo to, co zastałam na miejscu, było co najmniej niestosowne. Otóż moja zrównoważona i sumienna zazwyczaj pracownica podejmowała właśnie w galerii gości. Na pierwszy rzut oka zidentyfikowałam w tej grupie Renie z mięsnego i Oliwie strasznie nieprzyjemną kosmetyczkę. Nieprzyjemną ze względu na uprawiany proceder. Nie powiem o nim, broń Boże, zawód, ani tym bardziej profesja, ale o tym później. Była jeszcze jedna dama w białym kitlu, więc wzięłam ją z początku za pomocnicę reni z mięsnego. Olga mi ją przedstawiła jako lekarza-psychiatrę. Gościł również między nimi właściciel kamienicy, od którego wynajmowałam lokalna galerię. Ale ponieważ mocno nie dosłyszał i panie, które zebrały się podobno w najwyższej dyskrecji, zmuszone były wrzeszczeć o poufnych sprawach, podziękowały mu raz dwa i sobie poszedł. Całe to dziwne towarzystwo łączyła jedna wspólna rzecz: kamienica. Wszyscy bowiem mieścili się, bądź to w charakterze najemców, bądź mieszkańców, w tejże właśnie kamienicy. Ada! O, a! Olga na mój widok wyraźnie się zmieszała i, jak to się mówi, chyba zapomniała języka w gębie. Tak? Spytałam i przyjęłam pozę wyczekującą. Bo, no widzisz te panie, bo one się też są zaniepokojone tym, co się dzieje. A co się dzieje i gdzie? W galerii! Chwileczkę, bo nie rozumiem. Panie są zaniepokojone tym, co się dzieje w galerii? To miłe, że sprawy mojej galerii leżą paniom tak bardzo na sercach, choć właściwie nie widzę powodu i chciałabym go poznać, ale jeszcze bardziej chciałabym wiedzieć, co konkretnie pani niepokoi w mojej galerii. Nie. Nie w galerii, wyrwała się do odpowiedzialania z mięsnego. Tu, wszędzie, zatoczyła ręką szeroki krąg. Spojrzałam pytająco na Olgę. Dopiero co się zgadałyśmy, powiedziała Olga, że one widzą, słyszą i czują to samo od jakiegoś czasu. A to chyba raczej sprawa dla pani, wskazałam na kobietę w białym kitlu, nie dla ciebie, Olgo. Ale ty jak zwykle musisz kpić sobie ze wszystkiego, zirytowała się Olga. A tu naprawdę dzieje się coś podejrzanego. Te wizyty dziwne, sztuki, pukania, skrobania. Wiertełko? zaczęła Renia z mięsnego, ale Olga weszła jej w słowo. I nie powiesz mi chyba, że ten jeden chuderlawy ma zapotrzebowanie na dokładnie wszystkie nasze usługi. Jaki chuderlawy? Bo wiertełko podjęła jeszcze raz próbę komunikacji Renia, ale i tym razem Olga ją ubiegła. To było całkiem niepodobne do mojej wyważonej, opanowanej Olgi. – Chuderawy taki – tłumaczyła mi gorączkowo. Chodzi, sz – Chodzi i sznupie, no. Normalnie chodzi i chodzi, wszędzie już był. Ale nie tylko on. Jest jeszcze kilku innych i kobieta. I, – I wszyscy oni sznupią? – Tak, wszyscy – Przytaknęła Olga, nie zważając na moją ironię. – Wiertełko! Wszystko zaczęło się od wiertełka! – wrzasnęła Renia, ale tym razem przerwałam jej ja. – A może to jakiś nowy lokator kamienicy? Albo na przykład dentysta? Skojarzyło mi się I, i zamierza wynająć tu lokal pod gabinet. Gdzież tam? Ja jestem kosmetyczką przecież odpowiedziała raczej głupio Oliwia. Y, ona się nazywa Wiertełko objaśniła psychiatra w białym kitlu. Oliwia Wiertełko kosmetyczka dygnęła przede mną. I to ode mnie się wszystko zaczęło. W tym momencie pomyślałam, że śnię. Tak, to było jedyne logiczne wyjaśnienie całej sytuacji że śni mi się jakiś zakład dla pomyleńców. Z lekarzem prowadzącym na czele. Posłuchaj, Adam, usiądź i posłuchaj. Olga ścisnęła mnie boleśnie za rękę i przemocą posadziła na krześle. Wiertełko, ty zacznij. Nie, nie śniłam. We śnie nie odczuwa się fizycznych aspektów śnionych wydarzeń. Tydzień temu z hakiem przyszedł do mojego salonu facet, podjęła ochoczo kosmetyczka. Niepozorny, zaniedbany i taki bardziej, no, niechlujny, ale nie, nie, nie przeciwnie. Jak się okazało, e, e, nie, nie ma zęba na przedzie, centralnie, jedynki mu brakowało. Powiedział, że ma problemy z cerą i zażyczył sobie maseczkę. E, co w tym dziwnego? Spytałam. Dziś mężczyźni coraz częściej korzystają z salonów kosmetycznych. Co? sarknęła panna wiertełko. Ubrany jak lump, uczesany jak debil, ząb co drugi, a on sobie będzie maseczkę robił dla urody. Czuje to pani? Potem był u mnie, wtręciła renia z mięsnego. Nawet nie był, ale bywał codziennie, najmniej po dwa razy. I za każdym razem kupował po dwadzieścia dekokurzych łapek, że niby dla psa, jakby nie mógł wziąć od razu pięć kilo i zamrozić. Domyślam się, że był także u pani. Zwróciłam się do psychiatry. I co? Zdiagnozowała go pani? U mnie był z rzekomą depresją, ale to była raczej wyraźna nadpobudliwość. Facet upierał się przy tej depresji z niepojętą gorliwością, zachowując przy tym w sposób zupełnie przeczący jej symptomom. Zaciekawił mnie ten przypadek i oczywiście chciałam się nim zająć, ale on się obraził, trzasnął drzwiami i wyszedł. W galerii też był parę razy, teraz do opowieści włączyła się Olga. Pytał o szkatułki Jakie szkatułki? Nie bardzo rozumiałam, o czym mówi. Do jakiejkolwiek! Chciał oglądać wyłącznie szkatułki, kuferki i puzdra. Także trzy razy. Potem zaczął drążyć sprawę koguta, wiesz, tej glinianej maszkary, którą kupił jakiś gość, kiedy byłaś w Krakowie. To znaczy? Pytał, kiedy został sprzedany, komu, jak ten nabywca wyglądał itp. I co? Tyle ci wystarczy? Nadal uważasz, że to nic niepokojącego? Ale to nie wszystko! wtrąciła podenerwowana wiertełko. Później pojawili się inni. U mnie było ich w sumie trzech i babka, a każda z nich chciała maseczkę drożdżową. Drożdżową? Każde? Zdziwiłam się, gdyż w dzisiejszych czasach są już znacznie lepsze środki kosmetyczne. No tak, bo ten pierwszy zapytał o najtańszą i reszta brała jak leci, taką samą. E, ci już u mnie nie byli, stwierdziła sama z siebie psychiatra. A u mnie, owszem, dodała ponuro Renia. W galerii również. I też pytali o koguta? Teraz już byłam skłonna się zaniepokoić. Nie o poduszki. Wiesz, te takie cztery arrasowe poduchy z pomponami po rogach. Kupili którąś? Nie, oglądali tylko. Tak czy inaczej, wasza debata niczego nie rozwiąże. Wstałam, dając gościom Olgi do zrozumienia, że to już koniec konferencji. Po ich wyjściu odwróciłam do zewnątrz kartkę napisem otwarte. Szczerze mówiąc, nie umiem sobie wyobrazić, co tu się mogło pod moją nieobecność stać. Z tobą, co mogło się stać? Zwróciłam się do Olgi. Ty, zawsze taka rozważna, sumienna, wierząca w bliźniego swego, jak w siebie samego, nagle uprawiasz na zapleczu nieróbstwo, plotkarstwo, że już nie wspomnę o nagłej podejrzliwości w stosunku do każdego kolejnego klienta. Ale to nie tak, obruszyła się Olga. Rozumiem twoje niedowierzanie, ale właśnie przez wzgląd na moją nienaganną pracę, lojalność, uczciwość i rozsądek, spróbuj chociaż wziąć pod uwagę, że dzieją się tu rzeczy kryminalnie podejrzane. No nie sądzisz chyba, że ja bym z jakiegoś błachego powodu, no, 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 no wiesz? Tu Olgę zatkało święte oburzenie. Wykorzystałam ten moment na spłętowanie i zakończenie całej historii. A propos rozsądku, właśnie, nie sądzisz, że od spraw kryminalnych podejrzanych jest policja? Olga zrobiła duże oczy i zamachała rękami, próbując w ten sposób uwolnić się od blokady świętego oburzenia. I Kto to mówi? przemówiła w końcu. Nie pamiętasz już aspiranta króla i jego metod operacyjnych w sprawie włamania do galerii? Chyba nikt nie był bardziej wrogo nastawiony do jego działań niż ty. Owszem, ale koniec końców sprawa została wyjaśniona. Rabój złapany, łupy zwrócone. Zgadza się jednak dopiero wówczas, gdy sprawą zajął się jakiś inny aspirant czy coś takiego. Ale ty oczywiście nie wiesz, kto to był. Nie wiem. Można jednak mieć nadzieję, że i teraz weźmie sprawę inny aspirant czy coś tam takiego. W porządku, jeśli chcesz przechodzić przez to jeszcze raz, proszę, dzwoń. Olga podała mi telefon. No, dzwoń. Nie widzę powodu. Dobrze, ale jak już zobaczysz, to zadzwoń. Tym razem Olga zdobyła się na sarkazm. Oczywiście. Obiecałam na odczepnego. Zgodnie z moimi przewidywaniami, do zamknięcia galerii nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Od parę osób kupiło parę drobiazgów, aczkolwiek na tyle kosztownych, że utarg dziś miałyśmy wcale nie drobiazgowy. Pod koniec dniówki Olga wyglądała już na spokojniejszą. Rozstałyśmy się więc całkiem zwyczajnie. Do pracy i z pracy chodziłam na piechotę. Niewielką odległość od galerii do domu pokonywałam średnio w 10 minut. Wystarczyło przejść na drugą stronę ulicy, zrobić sobie skrót przez podworzec kamienicy z naprzeciwka, by znaleźć się w niewielkim parku. Tuż za nim zaczynała się alejka prowadząca do mojego osiedla mieszkaniowego Złote Łany. Kilkunastu nowoczesnych domów, żółtych jak mało co na świecie, fikuśnie rozmieszczonych względem siebie i reszty krajobrazu. Jeśli plac zabaw dla dzieci był jeszcze otwarty, można było skorzystać z kolejnego skrótu, przecinając go na ukos. Jeśli nie był, niewielki problem. Na obejściu go dookoła traciło się raptem trzy minuty. Właśnie zbliżałam się do czynnego jeszcze placu, gdy ktoś gwałtownie złapał mnie za ramię, a ponieważ nie zdążyłam jeszcze przepracować historii, jakimi uraczyła mnie Olga i jej koleżanki, wzdrygnęłam się wyraźnie. Jak już wspomniałam, bardzo nie lubiłam być zaskakiwana, a jeszcze bardziej okazywać zaskoczenia. Był to dla mnie potężny dyskomfort, a teraz i dyshonor, bowiem sprawczynią i zarazem świadkiem mojej słabości okazała się być siostra mojego byłego faceta, Jolanta. Ada, jak to dobrze ucieszyła się, bo spytała mnie ufnie. No bo no bo wiesz, rozmawialiśmy o tobie ostatnio z Grzegorzem i doszliśmy do wniosku, że no chcielibyśmy wrócić do ciebie. Ale ty nie odbierasz telefonów od nas, dlatego tak się cieszę, że widzę cię osobiście. Przyznam, że Jolanta znów mnie zaskoczyła, ale tym razem nie dałam tego po sobie poznać. Y znaczy się kto by chciał? No Grześ oczywiście. Nie dziękuję. Odparłam konkretnie i ruszyłam w stronę domu. Ada, zaczekaj! Jolanta udała się w pogoń za mną. Ada! Przystanęłam i odwróciłam się w jej stronę. Spotkaj się z nim przynajmniej, choćby tylko tak na kawie. On bardzo za tobą tęskni. Wysapała. Nie mogę patrzeć, jak tęskni. Nie, odparłam stanowczo i, nie zważając na jej pokrzykiwania, dobrnęłam wreszcie do celu. Skąd ta Jola tu na moim osiedlu? Przemknęło mi jeszcze przez myśl, ale wraz z przekroczeniem progu swojego mieszkania przestałem.